tym roku z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę organizowany jest szereg wydarzeń i imprez o charakterze również kulturalnym. I w ramach tego programu zaprosiliśmy zespół, polski zespół pieśni i tańca Strok z terenu Litwy. To z jednej strony jest okazja, żeby zobaczyć, w jaki sposób kultywowane są polskie tradycje u naszych sąsiadów przez mieszkańców polskiego pochodzenia, a z drugiej strony to jest także wyciągnięcie ręki właśnie do nich, bo wiemy o tym, że kochają Polskę, że bardzo chcą tutaj przyjeżdżać i występować dla Polaków i przypominać nam, bo często już o tym zapomnieliśmy, jak brzmią, jak wyglądają polskie tańce i pieśni narodowe. Oczywiście ta współpraca nie ogranicza się tylko i wyłącznie do występów, bo Legionowo też zbierało dary na rzecz Polaków, którzy mieszkają na Litwie, a wymagają wsparcia. Tak więc jest to, ta współpraca jest dwustronna i myślę, że cieszymy się z tego, że mamy okazję zobaczyć ten piękny zespół w Legionowie.